Ola wrzuciła Bibi, a tutaj widzimy w programie, że Bibi wraca. Co się dzieje? No ja byłem w szoku w ogóle, że tego dnia, kiedy Simon i Ola walczyli o swoich partnerów, że w ogóle coś się działo. Totalnie bym nie podejrzewał, że oni mają jakąś ukrytą konkurencję. A cały dzień nic się nie działo. Ja się zastanawiałem, czy ktoś niedługo wejdzie, że się nic nie dzieje, czy... No nic nie podejrzewałem, a jeszcze mieli ten challenge, że pokryją mu, żeby nikt nie zauważył, bo inaczej by nie wygrali. Musieli się dostać do łódki, na której był kluczyk. Totalnie bym się nie spodziewał, że Simon i Ola coś tam kombinują. Dwa razy mogłem się w sumie skapnąć, że coś się dzieje, bo raz mieli to zadanie z przetłumaczeniem słówek po Swahili. I Basia raz podeszła spytać, jak jest, co to znaczy nazi po Swahili, a to jest kokos. Ja wiedziałem. Mówię, no po co miałaby pytać o to? A potem szukali jakieś wskazówki pod kwiatkiem czy pod kamieniem. I to też było takie dziwne. Niby szukali klapka, który miał niby piach przykryć. I to było też podejrzane, ale nikt się nie skapnął. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.